I tak się nagrywa. Troszkę będziemy miksować dźwiękiem, także na początku, jeszcze przed nagraniem, prosiłbym w komentarzach, że o opinię na temat dźwięku. Czy się polepszył, czy jest gorzej, co lepiej, co można poprawić. Porównajcie sobie z poprzednimi filmami. Po pierwsze skoczą nam wyświetlenia, po drugie Marek ostatnio przyszedł kurs miksowania dźwięku. Jakiego Marek kursu nie skończył? Właśnie, kiedy on na te kursy chodzi, nie? To jest wszystko zdalnie, robisz? No dobra, i co? I dzień dobry chyba, nie? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w trójkę. Jest Marek. Cześć. Jest Piotrek. Cześć. Jest Przemek. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy recenzować. Znowu recenzja. I to takiego tytułu, który... No, trzeba się czasami zmierzyć z taką, z grą legendą. Marek, co ty tam kombinujesz z tym? No, ja sobie będę dotykał. To nie dotykaj. Daj mi podotykać. I co? I gra legenda wchodzi na stół. Czyli Food Chain Magnat. Tak zawsze budujesz napięcie tego tytułu, ale oni to widzą, wiesz o tym? Ja wiem. Ja wiem, że oni widzą, bo oni kliknęli w to, ale... No, gra, która... jest w top 100 BGG już od bardzo dawna. No chyba 20 któreś miejsc. Marek, masz jakąś grę statystyk o Food Chain Magnat? Mam taką, że to jest autor dwóch innych znanych gier. Mhm. Jedną z nich to jest coś, gra, którą znacie. I rozmawiali. Zimbabwe? Gra z Zimbabwe. Tak. Ja nie znam. Znaczy kojarzę, ale nie grałem. Po tytule. No i bardzo znane wydawnictwo. Tak. Państwo Wydra, tak? Czyli? Splotter. Splotter. A ja chciałem powiedzieć Szotem Totem, więc to nie graj. Splotter Szpile, tak? To jest taka zabawna gra słów, bo w wolnym tłumaczeniu to jest coś tam związane z grami planszowymi, nie? Ale też może brzmieć jak wydra. I ocena 8.1 na BGG. Dodatkowo ciężkość gry 4.20. I gra, która dosyć duże chyba poruszenie w naszym towarzystwie wywołała, zbierając skrajne opinie. Ale no ja słyszałem o tej grze od dawna, ja nie grałem w tę grę i mówię, kurczę, no za chwilę mówię, taka super gra. Mówię, no dobrze, przetestujmy. Przetestujmy. Tak, designerem Jeroen Dumen i Joris Wiersinga, ale nie mam pojęcia, czy to się tak czyta. No i co? I chyba dynamiczna muzyka, nie? Bo po takim małym wstępie... No już dawno powinno być, ale tak, dynamiczna. Okej, jesteśmy po przerwie. Tak mi się dziwnie tak mi się dziwnie nagrywa, jak to nie ja jestem za konsoletą, tylko Marek. Aha, tak, bo ja tutaj też wszystkie suwaki tam góra w górę. Treble DJ Maras. No dobrze, i co? I Food Chain Magnat. No warto wspomnieć, że będzie polska wersja tej gry. Aktualnie jest przedsprzedaż od wydawnictwa Portal. Tak jest, Ignacy Trzewicz tutaj zaszalał i rozbił bank, bo to jest gra, którą chyba nikt się nie spodziewał, że zostanie wydana po polsku. No nikt. Ja nie wiem, czy w ogóle ona została wydana... Nie, chyba... Tak, została wydana w innych językach. Mam tutaj... Okej, jakieś są japońskie, jakieś... Dobra. Przy czym po polsku wychodzi jedynie podstawowa wersja gry, a nasza recenzja... Będzie się odnosić też do dodatku Ketchup. No i to jest nie w porządku. Co jest nie w porządku? A co wy jednym głosem? No to, że powinniśmy podstawkę omawiać. Nie, no bo a wspominać o dodatku, że coś tam zmienia. Ale co, dodatek tutaj zmienia tak dużo, że... Czyli twierdzicie, że nie warto kupować tej gry bez dodatku? Nie, twierdzę, że warto. Nie, no dobra, ocena będzie na sam koniec, ale twierdzę inaczej. Ignacy powiedział, że dodatek... oni rozważą wydanie dodatku, jeżeli podstawka się odpowiednio dobrze sprzeda. Więc jest, myślę, że duża szansa, że... Jest to istotny czynnik motywujący. Dokładnie. Dobrze. Tak jest. Warto... Nie przekonało mnie to, ale niech będzie. Warto powiedzieć o czasie gry, bo BGG podaje 120-240 minut.
To już przechodzimy do minusów? Nie, ale do takich, bardziej do, do opisu gry, nie? I uważasz, że to jest to, ile tam było? 120-240. No, moim zdaniem dobrze podaje. No. Przedział od 2 do 4 godzin, no. No to równie dobrze mogę powiedzieć, że gra trwa minuta albo 3, albo 3 dni. No ale to jest taka gra. No i chcemy przychodzić do minusów? Okej, okay, dobra, bo się bardzo, bardzo powoli się rozwijały w tej grze. To może pałeczkę przejmie Piotrek i opowie, czym jest Food Chain Magnat. Czym jest Food Chain Magnat? To jest gra o prowadzeniu restauracji. Mhm. Jesteśmy menadżerem restauracji, mamy swoich pracowników i naszym celem, jak to w przypadku prowadzenia restauracji, jest zarabiać hajs. Tak. Wygra ten, kto tego hajsu zarobi jak najwięcej. Tak, tutaj taka mała dygresja. Biznes związany z restauracjami jest jednym z chyba z cięższych biznesów, jakie można prowadzić, według mnie. No, doświadczenia z tej gry potwierdzają te słowa. Magda Gessler lubi to. Dokładnie. Ciekawe, czy Magda Gessler gra w Food Chain Magnat. Na pewno powinna być twarzą, nie? I powinna być taka specjalna karta, nie? Trujecie ludzi, nie? Rzucanie patelnią. No i w toku gry mamy własną sieć pracowników, tak, których zatrudniamy, których właściwie szkolimy. Strukturę firmy. Strukturę firmy. My jesteśmy szefem tej firmy. Tak. CEO. Tak po jest. Polsku będzie co? Szef? CEO to jest dyrektor chyba wykonawczy, czy coś takiego. No ale jak to tam? Prezes chyba. No. I prezes. No, prezes. No dobra. I rywalizujemy, reklamując określone towary. Restaurację budując i sprzedając te zareklamowane towary w restauracjach. Tak jest. Tutaj bardzo ważny jest marketing. I w czasie gry robimy takie, znaczy na samym początku będziemy ustawiać tak naprawdę długość gry poprzez to, ile pieniędzy będzie w samej grze. A sama rozgrywka wygląda tak, że najpierw każdy w ukryciu zagrywa pracowników, tworząc w każdej rundzie nową strukturę swojej firmy z nich. Następnie odkrywamy te karty, sprawdzamy kolejność graczy, ponieważ kolejność graczy też jest modyfikowana przez to, ilu pracowników zagraliśmy i ile zostawimy wolnych pozycji w swojej strukturze firmy. I następnie każdy z graczy będzie zagrywać swoje akcje zgodnie z tymi kartami pracowników, których zagraliśmy. I tak, tutaj... i mamy kucharzy, mamy kelnerki, mamy osoby odpowiedzialne za reklamę. Tak, marketingowców, zgadza się, mamy tam takich kierowników, którzy nam powiększają strukturę naszej firmy. Mamy gości od zatrudniania. Mamy zaopatrzeniowców, tak jest, którzy jeżdżą po mieście, przywożą nam napoje. Tak jest, gości od napoju. Nie wiem, jak to nazwać. No zaopatrzeniowiec jest chyba dobra, tak. dobra nazwa. To i... Ale nie ma food trucków. No nie ma food trucków, zdecydowanie. No i w momencie, w którym zareklamujemy jakieś pożywienie lub napój w danym miejscu na mapie, to wokół tego miejsca wszyscy mieszkańcy nagle mają ochotę na to. I próbujemy im to sprzedać. I próbujemy to sprzedać za jak najlepszą cenę. Często jest tak, że zainwestujecie kasę w reklamę, a skorzysta ktoś inny. Skorzysta kolega. Jak w życiu. No bo jak reklamujesz, nie wiem, na przykład... Pepsi, to ktoś kupuje Coca-Cola. Dokładnie. Jak tak można? Choć w tej grze raczej jak reklamujesz Pepsi, to ktoś kupuje hot doga. Nie, to bardziej działa na tej zasadzie, że jak ty reklamujesz Pepsi, to ktoś kupuje to Pepsi w innym sklepie niż ty chciałeś. Tak, właśnie. No i na koniec liczy się tak naprawdę kasa, którą zebrałeś. I tyle, ile zarobiłeś. Tyle masz tak naprawdę punktów zwycięstwa. No i cechą tej gry jest to, czy to minus, czy plus, to będziemy rozmawiać, ale rozstrzał wyników potrafi być ogromny. Oj, potrafi. Więc może być tak, że kiedy inni patrzysz, jak zarabiają setki dolarów, a ty z 5 dolarami siedzisz smutny pod ścianą i do końca gry tak siedzisz. Do końca gry tak siedzisz, bo już nie wyjdziesz z tego kibla, z którego wszedłeś na samym początku. Nie? No taka gra. Raczej opowiedzieliśmy chyba wszystko, co... No taki ogólny zarys. Ogólny tak. Zarys, bo... No, ale właśnie o tym jak przechodząc już do plusów, to muszę powiedzieć, że zasady są
jak na tak rozbudowany tytuł są bardzo proste. Może jedno słowo jeszcze o dodatku. Mhm. Ponieważ dodatek, czyli ketchup i inne pomysły. Ketchup and other ideas. Aha. Chyba tak brzmi tytuł tego dodatku. On jest wysoce modularny. Tam mamy kilkanaście modułów, które możemy swobodnie dołączać do tej gry podstawowej. Czemu się śmiesz? No bo go robisz głupie miny. Jakie głupie miny? Nie no, no to się nie widziałem. Usiąść do ciebie, to jest głupia mina? Musisz się nauczyć tego niezwracania uwagi na Marka, w sensie nawet nie patrzenia w jego stronę, bo to jest bardzo przydatna umiejętność przy nagrywaniu podcastu. Dlatego Marek też nie pokazuje swojej twarzy w podcaście, bo widz nie byłby w stanie skupić się na treści. Tak, wszyscy by się na nie patrzyli. Wszyscy by się śmiali. No jak wiesz, tak. I ten dodatek jest przebogaty w zawartość. Jest bardzo dużo modułów. Bardzo dużo modułów, które można bardzo swobodnie dorzucać do tej gry podstawowej, tak. I on istotnie wzbogaca. Możesz dorzucić dwa, trzy moduły spokojnie do gry. I to są takie moduły, które pod względem mechanicznym tak jakby drugie tyle dają. Pokazują grę na nowo, po prostu zupełnie inna gra jest niż ta, którą jakby kupując Food Chain Magnate z dodatkiem, kupujesz tak naprawdę coś tak jak 1000 gier w jednym, nie? Jak się kupowało na straganie gdzieś tam. Ale kupując samą podstawkę, kupujesz jedną grę i dlatego ten dodatek, on jest tak wybitnie rozbudowany, tak bym powiedział. Tak, to prawda. Okej, no to właśnie przechodząc do tych zasad, bo Piotrek tutaj wtrącił o tym dodatku. Zasady według mnie są tak intuicyjne, że powodują, że po prostu człowiekowi się w tą grę bardzo łatwo gra pod względem tego, co ma robić. Znaczy pod względem samego systemu akcji, nie? Tak. Bo to jest zagrywanie pracowników, odwracanie kart, patrzenie, co się dzieje, lecimy dalej, nie? Tak, to też bardzo sprzyja płynności rozgrywki, bo robimy to jednocześnie. Każdy mużdży w tym samym momencie. Tak, właśnie. Jednocześnie układa tą siatkę i potem odkrywamy to jednocześnie i... To jakby programuje swoje akcje, nie? Dokładnie. W taki luźny sposób, bo je można robić w różnej kolejności, nie? Ale to faktycznie to jest to, co ty mówisz. Nie? Istotna część decyzyjna rozgrywki jest prowadzona jednocześnie. Tak, zgadza się. No i właśnie, to tworzenie struktur jest tak, to znaczy to wszystko jest tak tematycznie i splecione w taki jeden logiczny łańcuch przyczynowo-skutkowy, że po prostu od razu wiesz mniej więcej o co chodzi, nie? Bo, no kurczę, gdzieś takie rzeczy jak na przykład lepsi pracownicy będą dawać ci dużo więcej rzeczy, nie? Dużo mocniejsze rzeczy, ale też chcą więcej pieniędzy. No, jak w życiu, nie? Co dalej? Klient chętniej pojedzie tam, gdzie jest taniej i bliżej. No proste, nie? Tak. I tak też jak jesteś klientem, to nie pojedziesz na drugi koniec miasta, bo tam będzie drożej, tylko pojedziesz tam, gdzie jest bliżej, a dostaniesz to samo, nie? Nie ma jednego bardzo znaczącego aspektu. Tutaj nikt nie decyduje o smaku. Nie jedziesz tam, gdzie jest lepiej. Gdzie ci lepiej na kamieniu. No, to nadal jest gra planszowa. To... No właśnie. Także nie jest klimatyczna. I co jeszcze? Przecież nie pojechałbyś na koniec świata po twoje ulubione pierogi? Mhm. No. Nie, dla mnie w ogóle genialną mechaniką jest ten system marketingowy. Czyli reklamowania tych rzeczy. Że to jest naprawdę tak genialnie zrobione, że ludziom pojawia się potrzeba po tym, jak zobaczą reklamę. A nie w jakiś taki dziwny sposób nagle się pojawia ta potrzeba. Nie? Tylko po prostu zobaczyli reklamę i widzą. To jest piękne, że tak sobie nie pomyślałem, a mam dzisiaj ochotę na hot doga. Nie, zobaczymy reklamę hot doga, więc chcę. No dokładnie. Hot doga. No i tak działają ludzie, że bardzo często. Zobaczą coś. Tak? No, ty jak zobaczysz reklamę gry planszowej... Nie widziałem nigdy reklamy gry planszowej. Ale to w jaki sposób zainteresowałeś się jakąś grą planszową jest często... Formą reklamy. Formą reklamy jest działanie marketingowców, którzy w jakiś sposób zadziałali tak, że tobie się ta gra planszowa... No, może nawet tego nie wiesz. Tak, no dokładnie. Dokładnie. I tutaj też działa to, wiesz, zobaczyłeś nagle samolot, który miał... ogromną reklamę hot dogów za sobą. I zapomniałeś, ale po 15 minutach. Dokładnie, podświadomość zaczyna działać, nie? I wszędzie widzisz hot dogi.
No, co macie tam z plusów? Bo... Nie wiem do końca, czy my tą grę omawiamy, czy jakieś... czy życie. Czy może... może zacznijmy od tego, Marek, czy masz jakieś plusy, będzie szybciej. Oczywiście, że mam. Tak dokończę, że to, że są symultaniczne akcje, wprowadza to, że nie ma downtime'u, a raczej jest konsekwencją tego, że ten downtime jest znikomy. Oczywiście tam downtime może się pojawiać, jeżeli ktoś długo mużdży, a są takie sytuacje, że tam gdzieś to się zastanawiamy, które karty wybrać, no bo to, co się zaprogramuje, to już się tego nie cofnie, a wyłożenie wszystkich kart od razu w dobrej, jakby w dobrym zestawieniu, no to tam wymaga pomyślenia, więc tutaj to taki jeden downtime, który się wprowadza. No taki dla mnie oczywisty plus, choć bardziej może to jest cecha, to jest brak losowości. Tu jej nie ma. Totalnie. Na pudełku jest nawet napisane Dice Free Game. Nie? I... No i mówię, to może nie jest zaleta, bo nie każdy lubi to, że tej losowości jest brak, no bo pewna też statyczność przez to może się pojawiać. Ale znamy taką osobę, która nie podchodzi do gry, która ma w jakikolwiek sposób losowość. Nie, nie i... no bez przesady, no, ale jak słyszę, że jest kość, to tak. Ucieka. No i ostatnio... się spytał, czy w Dark Ages jest losowość, nie? Bo tak się podjarał, że fajna gra, nie? A ja mówię, no walka jest losowa. No ale to nie jest odcinek o Dark Ages. No tutaj nie ma żadnego aspektu losowego, za wyjątkiem, to nie jest aspekt losowy, ale taki niespodziewany, to co zrobią inni gracze. No to nie jest losowość. Tak, nie jest. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, ale tylko dlatego, że nie wiemy, co zrobią inni, bo robią to w ukryciu. Tak. Także rzeczywiście jedyne, co tu jest losowe, ale to też no, coś musi być zrandomizowane, jak to się mówi. Układ mapy na początku. Nie? To jest, to jest losowo rozkładane, no ale to... To jest, nie powiedziałbym, to jest setup gry, on się pojawia, więc czy to jest losowość? Nie, no widzę, jaki jest setup gry. Co innego, jak ja bym miał decydować o ułożeniu mojej restauracji, to potem się odkrywają kafelki. Dokładnie. To by było losowe. Znasz zasady przed... Bardziej mówię, co wpływa na niepoliczalność tej gry. O tak. A nie... na regrywalność bardziej. Na regrywalność, no. Tak. Bo niepoliczalny to jestem ja, ani nieobliczalny. No dobra. Piotrek, dawaj plusa jakiegoś. Tematyka oryginalna, uważam. No całkiem jest. O gotowaniu, o prowadzeniu restauracji. Nie wiem, czy znacie jakieś takie inne gry w tych To, co z Magdą Gessler było. Może w tych klimatach nie, ale tutaj Dinosaur Island, jeżeli chodzi o prowadzenie. Tutaj jest parku rozgrywki, czyli takie gry, które my znamy. Zoo Tycoon, tu będzie jakiś tam Food Tycoon, czyli gdzieś tam kojarzę takie gry za dzieciaka. Ja grałem w Menadżera. Smartphone jest taką grą też, według mnie, która próbuje w jakiś sposób... No, ale mi chodzi... No tak, tak, jakby... Korporacje prowadzimy. Tak. Dokładnie, gdzieś tam, no tu Wesołe Miasteczko, że jakaś to firma, która jakieś tam swoje zębatki ma i trzeba to... I stara się w jakichś tam ekonomicznych, nie wiem, jakichś aspektach przetrwać, nie? I rozwijać swój biznes. Choć oczywiście to te gry, które wymieniliśmy, nie mają nic wspólnego z... Mechanicznie. Ale nawiązując do tego braku losowości, to ja tutaj, co jest z tym związane, jest bardzo dużo takich możliwości strategicznych w tej grze i pole do doskonalenia tych strategii, ponieważ ta gra jest tak zrobiona, że pewne początkowe ruchy możemy zaplanować. Nieważne, nawet możemy sobie nie grając usiąść w domu na spokojnie i pomyśleć, ja tutaj tą siatkę będę rozwijał w tym kierunku albo w tym. I oczywiście w pewnym momencie ta siatka będzie musiała reagować na to, co się dzieje na planszy, ale te pierwsze kilka ruchów, najpierw zatrudnimy trenera, żeby nam ulepszył jakieś postaci, albo najpierw zrekrutujemy dużo osób, stażystów weźmiemy, żeby dla nas pracowali. Takie te początkowe ścieżki rozwoju, one są takie policzalne, można... Co jest słowo, tak? Nieobliczalne. Nie, no do przeanalizowania i ustalenia w przód. Tak. To, co mówisz, ja w ogóle słyszałem o gościach, którzy rozkładają sobie mapę w losowy sposób i na przykład sprawdzają najlepsze miejsca na postawienie restauracji pierwszej samemu sobie, nie? Na przykład na czterech graczy, nie? I samemu sobie trenują. Dokładnie, i trenują sobie ustawienie restauracji i pierwsze ruchy w grze, nie? Gdzie najlepiej, co najlepiej zrobić, nie? Jak to weryfikuje? Co? Jak to weryfikuje? No jest takie, wiesz, taka komisja powołana i... Dokładnie. I oni, wiesz, tak przytakują albo mówią, że nie, słabo. Znaczy wiadomo, że potem i tak to sama gra musi zweryfikować to twój układ, ale to w jakiś sposób trenują w ten początek, nie? Bo tak jak ty powiedziałeś,
To też jest jeden z moich plusów, tak ładnie przejdę do niego. Jest masa strategii w tej grze. I to masa dróg do zwycięstwa, o może tak to ładniej nazwę. Ponieważ Piotrek ładnie powiedział, że możesz sobie na przykład na początek wymyśleć, że pójdziesz w masę stażystów. Ale możesz sobie na przykład wymyśleć, że będziesz sobie masterować jednego gościa i zrobić z niego takiego potężnego pracownika, który będzie... Turbomenadżer. Dokładnie. I teraz tak, ale takich turbo pracowników możesz zrobić sobie 7 różnych, nie? I w zależności od tego, co on robi, to będziesz miał taką strategię, na przykład pod pizzę, albo pod napoje, nie? Albo w ogóle pod super zatrudnianie ludzi, nie? I znów, po co ci super koleś, który robi pizzę, skoro nikt nie będzie chciał pizzy, bo nikt pizzy nie będzie reklamował. Więc teraz to... musisz to sobie tak ułożyć, żeby mieć jeszcze w miarę ogarniętego marketingowca, który będzie tą pizzę reklamować, tak, żeby ona się pojawiała w tych domach naokoło, nie? I nagle się pojawia twój taki niezbyt przyjazny kolega obok, który też ma restaurację i nagle reklamuje ci w tych domach, w których chciałeś sprzedać tę pizzę, to reklamuje ci napoje, nie? Tak. Albo nic nie reklamuje, ale pizza jest u niego 2 razy tańsza. O, dokładnie, nie? I teraz musisz reagować na to wszystko, co się dzieje na planszy i spowodować, że żeby jednak ten los ci się odwrócił, nie? Ale właśnie to, co zrobił inny gracz, jest nieobliczalne, nie? Więc jest masa takich rzeczy, gdzie no... Nie mlaszcz, nie chcę tego wycinać. Mi się bardzo podoba to, w jaki sposób ta gra stara się imitować prawdziwy biznes prowadzenia restauracji. Nie? To Marcin to mówił, jak graliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, że ty byłeś u niego w domu, jak graliśmy? U niego nie. Ja byłem. Ty byłeś, Marcin mówi. No nie czujecie, jakbym prawdziwą restaurację prowadził? No ja tu jestem menadżerem, tu robię to. Marek nie czuł. A chłop nigdy tam w restauracji nie był. Ale nie, no właśnie mega to czuć. No i jak ktoś rozumie te takie zależności ekonomiczne, to ma dużo łatwiej w tej grze, bo wie, że... Właśnie się zastanawiam, czy taki jakby usiadł taki menadżer restauracji z takim średnio zaawansowanym graczem, to kto by wygrał w tę grę? Myślę, nie? Że jednak gracz, ale... Bo jednak mechaniki, nie? Ale jednak mechaniki, no ale bardziej chodzi o odczucie, jakie daje gra, niż w jaki sposób odzwierciedla rzeczywistość. Tak. Czy ten twój plus na temat wielu dróg do zwycięstwa ma wciąż zasadność, jeżeli mówimy o samej podstawce? Też, bo nadal tam jest duża ilość, czy tam liczba, przepraszam, bo musimy się... Musisz to w końcu sobie wyjaśnić. A ja ostatnio słuchałem poprzedniej recenzji i mówię, a ciągle mnie poprawia pod rząd z rzędu, a 4 razy pod rząd powiedział ilość graczy. Z rzędu. Przemek, nie używaj tego słowa. No właśnie, ja bardzo lubię to słowo i to jest taki problem, ale liczba, przepraszam. Jest mimo wszystko w samej podstawce jest duża liczba pracowników, duża liczba produktów, które możesz reklamować, więc nadal podstawka daje bardzo dużo fanu na wiele rozgrywek. I żeby nie było, podstawka to zwielokrotnia i to... Dodatek, to zwielokrotnia, ale sama podstawka nadal jest grą, w którą mógłbym grać naprawdę długo. Na pewno nie ma takiego wrażenia, że podstawka to jest, że ktoś wyciął dodatek z podstawki. Mhm. To po prostu ktoś rozwinął ten pierwotny pomysł. Zgadza się. Przynajmniej ja mam takie odczucia. Masz do niego prawo. Marek, jakiś plusik. Bardzo cenię sobie tę nietuzinkową i niestandardową stylistykę. Tak samo jak na przykład przy projekcie Gaia, gdzie nie każdemu się to podoba. Mhm. Tak samo tutaj, wiem, że nie każdemu się spodoba. Ale ja bardzo lubię takie out of the box, wyjście z jak to się mówi? Strefy komfortu. Ze strefy komfortu i zrobienie czegoś, co nie do końca spodoba się wszystkim, ale przynajmniej będzie jakieś. Mi się prawie wszystko podoba. Podobały mi się elementy drewniane, to są dobrze zrobione. Nie? Nie jest jakieś wybitnie, ale są dobrze zrobione. Podoba mi się stylistyka imitująca tam, nie wiem, lata 50. chyba, czy tam lata 40. takie pin-up girls, nie? Te sprawy, takie burgerownie amerykańskie z takimi... No, początki fast foodów. Początki fast foodów, dokładnie.
To mi się podoba. Podoba mi się, jak jest zrobiona pomoc gracza w formie menu, gdzie masz możesz sobie masz widzieć całą strukturę firmy, którą możesz rozbudować, widzisz kolejność akcji, którą masz, widzisz te kamienie milowe na końcu, więc to jest naprawdę bardzo tak klimatycznie zrobione. Jedna rzecz mi się nie podoba, będzie o tym w minusach. Ja mówię bardziej o stylistyce, bo ja też mam jakieś tam zarzuty do wykonania. Ja wiem, o czym ty mówisz raczej. Właściwie dwie mam, dwa minusy. Dobrze. Ale jakby nie wchodzę w jakość wykonania, tylko, tylko to... O styl graficzny. O styl graficzny, który nie powiedziałbym, że jest moim ulubionym. No nie powiedziałbym, że och, nie mogę przestać patrzeć na okładkę czy na elementy, ale podoba mi się po prostu, że jest to i że to jest jakaś gra. Jest surowy i odważny. Tak. Tak. Tak jest. Tak. Tak jak nasza ścieżka dźwiękowa, która jest bardzo zdrowa. Piotrek. To co mówiłeś, pomocy gracza. No. To jest rewelacyjnie zrobione. Mamy takie rozkładane menu i na tym menu mamy... Mnóstwo bakterii. Tak. Mamy wszystkie informacje, bo mamy tak całą strukturę naszej firmy i ścieżki awansu pracowników, bo my tą strukturę budujemy właśnie w taki sposób, że mamy jakiegoś stażystę, który gotuje nam jedną pizzę, później ulepszamy go do jakiegoś pizza cooka i tak, tak dalej, i tak dalej. I każdego z podstawowych pracowników możemy rozwijać i my to wszystko mamy na takim drzewku rozpisane na tej ściągawce. Bo każdy, tak jak w życiu, każdy pracownik ma potencjał, żeby być lepszy. No ale trzeba do tego odpowiednich ludzi, którzy go ten potencjał wydobędą. Ale jak, chociaż nie, wy tak jesteście za tym, żeby bardzo mocno rozdzielać te plusy i minusy, nie? Nie, możesz nie, bardzo płynnie. Bądź sobą. Tak, dobrze. Bo z kolei, o ile właśnie to menu jest bardzo wygodne, tak sama obsługa gry nie jest zbyt wygodna, jeżeli chodzi o milestone'y. W kamienie milowe. Tak, właśnie, to by, no nie wiem, jak to portal tam przetłumaczy. Kamienie milowe. Ale tak, no już się ze mną konsultował. Profesjonalnie. To was to tak śmieszy. Nie. Nie śmieszy, ja już wstawiam. Mimo, człowiek po tylu kursach, to ja się nie dziwię, że się odzywają do ciebie. Ale tak w świecie tam tych jakichś tam HR-ów czy innych marketingowych tych, to kamienie milowe to jest profesjonalne nazewnictwo. Tak. Także, no. Co to jest? Mamy takie jakby cele życiowe, no kamienie milowe właśnie w tej grze, na przykład kto pierwszy sprzeda burgera, albo kto pierwszy zmarnuje jedzenie, albo kto pierwszy coś tam innego. Kto pierwszy zatrudni. Kto pierwszy zatrudni trzech na przykład pracowników w jednej turze. Różne takie zadania i to są właśnie te kamienie milowe i zostajemy taki jakby no, osiągnięcie, można powiedzieć, które nam coś daje. Na przykład jako pierwszy zareklamujesz burgera, do końca gry każdy twój burger będzie kosztował o 5 więcej. Tak. To są takie różne właśnie zadania i co ważne, jak ktoś to zdobywa w danej rundzie, to z końcem rundy to spada i już nikt tego nie zdobędzie. I te kamienie milowe są bardzo mocne i jest mały wyścig o nie. Tak. W ogóle ta mechanika kamieni milowych to jest jedna z moich ulubionych mechanik, jaka się pojawia właśnie w Food Chain Magnat. I ona jest... Ja nie widziałem nigdzie czegoś takiego. Można to troszeczkę podciągnąć pod takie, to co Marek bardzo lubi zawsze w grach planszowych, czyli kontrakty. No tak, nie są kontrakty. To jest specyficzna forma kontraktów. Tylko taki kontrakt, który daje ci mocarną umiejętność. No ale to kontrakt nie jest powiedziane, co ci daje. Mhm. Tylko, że tutaj jest musisz spełnić warunki, żeby go dostać. Ale tutaj ten kontrakt może zrobić kilka osób jednocześnie, nie? Tak. Byle w tej samej rundzie. Byle w tej samej rundzie, dokładnie. I to też pamiętam jedną naszą rozgrywkę, jak strasznie płakałem, że jednego kontraktu nie zdobyłem, a wszyscy go zdobyli. Nie? No ale co jest niewygodne, bo mamy to menu i tam mamy wymienione te wszystkie kontrakty, ale jak one w trakcie gry znikają, jest ich dostępnych coraz mniej, to my nie wiemy, które są jeszcze dostępne, tylko musimy gdzieś tam zerkać na drugi koniec stołu, gdzie one są rozłożone, co tam jeszcze zostało, co tam jeszcze zostało. I Filip miał taką bardzo fajną... Na BGG jest. Albo na BGG do wykreślania. Tak. I to jest bardzo wygodne. Jest taka pomoc do wydrukowania, gdzie masz wypisane wszystkie milestone'y, czyli te kamienie milowe i możesz sobie spokojnie wykreślać to i widzisz po prostu, jak ci one ubywają. A wystarczyło zrobić to na folii. No właśnie. Także bez tego jest to dość uciążliwe. I tak samo te karty pracowników do najęcia, ich jest bardzo wielu. Tak. I ciężko, trzeba sobie to jakoś samemu zorganizować. Albo powkładać w jakieś takie koszulki do segregatorów, albo są jakieś takie inserty z otworami na karty, gdzie żeby to pionowo stało, no ale to trzeba zorganizować sobie we własnym zakresie i tutaj ktoś nie pomyślał, żeby to jakoś sensownie zrobić. No to w minusach. Tak. No, okay. Ale ja jestem sobą. Jesteś sobą, dobrze.
Okej, okay, to o milestone'ach powiedziałeś, chciałem o tym powiedzieć, ale, ale powiem o negatywnej interakcji. Bo tu jest negatywna interakcja w bardzo taki bolesny sposób. To jest bardzo negatywna interakcja. To jest bardzo bolesna negatywna interakcja, bo to, o czym już trochę mówiłem, ale ja sobie tutaj tak po prostu ja bardzo lubię ten ból w oczach innego gracza, kiedy... Ogólnie lubisz ból innych ludzi. I to nie tylko oczy bolą w tej grze. Tak, ale kiedy psuje mu perfekcyjny plan zaspokojenia pobliskich domostw jakimś produktem, a ja tutaj walę w środek tego miejsca kampanię marketingową i nagle się okazuje, że te burgery, które on myślał, że sprzeda, to teraz musi sprzedać też burgery i kole. A że coli nie ma... No właśnie, i tu jest taka bardzo fajna mechanika, że sprzedajesz wszystko albo nic. Więc jeżeli domostwo potrzebuje burgera i coli, to pojedzie do tej restauracji, gdzie jest burger i cola. Jeżeli nie ma żadnego takiego burgera i coli, no to nic, nigdzie nie pojedzie. Te produkty nadal, to zapotrzebowanie na te produkty nadal jest. I będzie rosnąć, bo dawno nie jedli. Dokładnie, będzie rosnąć. Nie? No tutaj ten mechanizm jest taki dziwny trochę, nie? Tego narastania tego zapotrzebowania. Nie? Dlaczego? Przecież im dłużej czegoś nie jesz, a masz na to ochotę, to... No ale oni coś jedzą, nie? Mimo wszystko. Nie, jak masz ochotę na pieroga, czy tam gołąbka, to nie to, że zjesz coś innego i przychodzi ci ochota na gołąbka. Ona jest, oczywiście, ale nagle nie masz ochoty na 10 gołąbków. No nie, ale powiedz znajomym, słuchajcie, mam ochotę na gołąbkę. A jak masz ogród, to na 20. Bo tak to tutaj działa. No, dokładnie. Więc, ale właśnie to, że pamiętam też takie rozgrywki były, że gdzieś nagle się pojawiał marketingowiec, jakiś tam, nie wiem, samolot przeleciał, czy tam... I całą grę do góry nogami wywraca. Dokładnie. I nagle Paweł, który sprzedawał jakieś ogromne ilości burgerów, nie? Płacze, bo nic w tej rundzie nie sprzedał, nie? A tam ktoś inny tańczy na jego kurhanie, nie? Okej, Marek, co tam? Już tak patrzę, interakcje mi zabrałeś, różne strategie mi zabrałeś. Nie jest to, koniec plusów. Pamiętam, nie są tak trudne zasady, jak na tak złożoną grę. Tak. Zagrałem pierwszy raz i... Dobra, nie powiem, że grałem świadomie, bo to nie o to chodzi. No ale rzeczywiście gra jest... Po zagraniu mam wrażenie, że zagrałem w bardzo rozbudowaną grę, w trudną grę. Mięsisty tytuł, jak to ładnie można nazwać. Można. Choć ja tam wolę jakieś tam roślinne klimaty. Mocno sojowy burger. O, tak. Ale tutaj te zasady, jakby przyswoić te zasad, to nie jest katorga. Szybko te nowe moduły, które w dodatku dochodzą, to też jest jakieś takie rachu-ciachu i postrachu, więc to mi się bardzo podoba, że no nie potrzebuję trzech dni tłumaczenia zasad, bo... Samych zasad nie. Dokładnie, ale dokładnie. Do minusów dojdziemy. Czy ta znajomość zasad da mi zwycięstwo? To są zupełnie dwie różne rzeczy. Dokładnie. Stąd mimo rdzenie, bardzo prostego rdzenia, ta gra ma jednak tą swoją ciężkość na BGG. 4.20 to nie jest przez przypadek tutaj wpisane. No nie? Tak, no ale to właśnie to nie jest ta złożoność zasad, a raczej trudność ich przyswojenia, tylko... Tylko... To jak one ze sobą współpracują, bo tutaj mamy ten aspekt przestrzenny i to chyba najwięcej wprowadza, może no nie zamieszania, ale tej trudności w podjęciu decyzji, bo jedną akcję można wykonać w 10 różnych miejscach i naprawdę już zmiana o jedną przecznicę, czy tam o jeden kwadracik, to dużo i zmienia zupełnie sytuację na planszy. Tutaj myślę, że taki największy, tym bardziej, że tam są te ulice, które... przecinają się od góry do dołu, jakieś ronda, nie ronda, ślepe uliczki, domy, nie domy. Więc ten aspekt tu wprowadza najwięcej tego kminienia i tej głębi na planszy. Jak już jesteśmy przy ciężkości, to mi się bardzo podoba ciężkość tej gry. Bardzo ci się podoba? Tak, te 4.20 powoduje, że mózg ci się mózg płonie, nie? Znaczy, to nie 4.20 powoduje, to że mózg płonie powoduje, że tam jest 4.20. Dokładnie. Bo tu jest masa rzeczy, tak jak Marek powiedział, od których zależy twój sukces, nie? I często przesunięcie... Bardziej porażkę. A bardziej porażkę, dokładnie. Bardzo łatwo, jednym ruchem się totalnie wyłożyć. No ale to cały czas plusy.
Tak. No, nie... no to ma być sobą, czy nie? No, ale tak wiesz. Z wiarem. Tak, ale bo ja to traktuję też jako plus, bo ta gra naprawdę wymaga ciągłego skupienia. I to w taki dosyć przyjemny sposób tego skupienia, bo musisz myśleć o wielu aspektach w tej grze, a nie takie proste, tylko położę klocek i coś z tego wyjdzie. Położysz klocek i nic z tego nie wyjdzie z reguły, bo ślepe zagrywanie akcji nic ci nie da. Czasami w jakieś tak euro możesz sobie grać na ślepo i zobaczyć sobie, potem jakiś efekt wyjdzie ci dosyć dobry, bo po prostu miałeś trochę szczęścia, a mniej rozumu, nie? No, wystarczy powiedzieć, że jeżeli nie będzie nas stać, żeby zapłacić pracownikowi, to on po prostu odejdzie i tyle. No, dokładnie. I trzeba będzie marnować akcję, żeby go na nowo zatrudnić. No, tutaj ogólnie nie masz nigdy szczęścia. Tu w tej grze trzeba założyć, że zawsze zdarzy się najgorsze i musisz być na to przygotowany po prostu. Ja z plusów mam jeszcze, że gra się bardzo dobrze skaluje. Grałem w składach od 3 do 6 osób. Podstawka jest do 5, w dodatku można grać na 6. A nie, przepraszam, na 5 graliśmy. Czyli grałem do 5 jednych osób. Od 3 do 5 i. Podstawka jest na 4, nie? Nie, na 5. Na 5, a, na 5, dodatek... a w dodatku jest dla 6 gracza. Okay. Nie grałem na 2 osoby. Ponoć też fajnie. Ludzie podkreślają, że plusem rozgrywki na 2 osoby jest to, że można przerwać w trakcie. Bo to jest. Plusem, no nie wiem, czy to jest plus. Chodzi o to, że często w połowie gry widać, że ktoś już nie ma szans. Tak. Więc no, nie wiem, czy to jest nie plus. Nie wiem, czy to jest plus, dokładnie. Ale grałem na 3, 4, 5. Ale tak samo to wygląda na 4 graczy. Nie wiem, dlaczego czemu się tak cieszycie z tego. Nie, bo na 4 graczy dwóch jeszcze może wygrać, a na... No i dwóch się dobrze bawi, reszta nie. No tak, ale oni muszą siedzieć tam. No dokładnie. No dokładnie. To wtedy wolę 2 razy, 2 partie po 2 osoby. Tak, ale skalowanie jest bardzo dobre. Aspektem, który różnicuje rozgrywkę na określoną liczbę graczy, jest wielkość mapy. Tak. Im więcej graczy, tym większa ta mapa jest. Jak więc... w Zakazanych Gwiazdach. Tak, dokładnie. No i właśnie tutaj to symultaniczne wykonywanie akcji przynosi plony, bo dzięki temu, czy gra się na 3 czy na 5, to jest podobny czas rozgrywki, no bo zagrywamy te karty jednocześnie. No chyba, że mamy jakiegoś tam myśliciela. Zgadza się. Mi się jeszcze podobają, jeżeli mogę, jeszcze ten... Może znajdziecie polski odpowiednik na określenie Mind Games. Gry umysłu. No takie, wiecie co mam na myśli, nie? Tak, tak. Że... I tutaj jest, szczególnie w zakresie ceny produktu, bo możemy zaryzykować i próbować sprzedać nasz towar drogo, bo jak nam się uda, to zdobędziemy dużo kasy. Musisz przewidywać ruchy przeciwników. Tak. No. Ale jeżeli jakiś przeciwnik obniży cenę, to cały ten towar pójdzie gdzie indziej i nie zarobimy nic. Zgadza się, no. Masz coś jeszcze? Jeszcze mam. Masa modułów. No to ja też mam. A wiecie, ile jest w dodatku tych modułów? Nie wiem, ale ty zaraz nam powiesz. Nie wiem. Ale jest ich naprawdę sporo. Co najmniej kilkanaście. Modułowe dodatki to są jedne z moich ulubionych dodatków. Rodzą taką możliwość, że stworzy się potworka, bo się wrzuci albo za dużo, albo za mało, albo tak dziwnie pokręcone ze sobą, że jakieś chore kombo wychodzą. Ale ostatnio grałem ze wszystkimi. I ze wszystkimi modułami. Ze wszystkimi modułami grałem. Oprócz tego na 6 gracza. I byłem przerażony przed grą, ale sama gra poszła w miarę płynnie, bo one są proste. Te moduły. Chociaż tam wiem, że do kawy mieliście jakieś zastrzeżenia. No, była bardzo moduł kawy. Gracz, który poszedł w kawę, wygrał dosyć chyba małym wysiłkiem, ale... No bo nikt nie kontrolował no tam. No, to bardziej nie mam jeszcze takich merytorycznych zastrzeżeń do tej kawy, bardziej mam obawę, czy ona nie jest za mocna. Nie, jednak są wszystkie moduły i to wątpię, żeby... Uważam wtedy, że to jest zbalansowane. Na pewno na kawę jest strategia przeciwko kawie, której nie wykorzystaliście. Może na początku ta kawa była taka... No nie baliście się jej, a potem się okazało, że jednak... Możliwe. Z tego co widziałem, Arek pisał, że na BGG znają sposób na kawę, nie? I... Ja nie wątpię, że on jest. Bardziej no właśnie, ale... wywołało to obawę pewną, ale myślę, że ta obawa nie jest zasadna. No właśnie, ale możemy stworzyć grę, gdzie jest coś bardzo silnego, a nie ma nic, co tę siłę gdzieś tam kontruje. I tutaj mam taki... W sensie, że możemy stworzyć nie źle dobierając moduły? Tak. W dodatku mamy chyba 7-8 propozycji zestawień modułów. Okej, tylko że dla mnie modułowe dodatki, okej, propozycje fajnie, cieszę się, że dali, tylko dla mnie modułowość oznacza wrzucam, gram, cieszę się rozgrywką, ale wiem, jakby liczę się z tym, że grając modułowe dodatki mogę stworzyć Frankensteina na planszy
i będę spijał sok. Myślę, że jest to bardzo możliwe. Tak, no jest to bardzo możliwe. Jeszcze jak już jesteśmy przy modułach, to tak żeby gracze, znaczy żeby słuchacze wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Na przykład jest moduł sushi, gdzie możesz produkować sushi. Jednocześnie, no wiadomo, możesz też powodować, że inni ludzie będą chcieli sushi jeść. Sushi jedzą tylko bogaci ludzie, którzy mają ogród. I sushi produkujesz mniej, ale za to kosztuje więcej. Dużo więcej. A dużo więcej. Powiedz jeszcze kimchi, jak działa? Kimchi działa w odwrotny sposób. Kimchi produkujesz masę, ale... Nie, to są nudle. To są nudle. Nudli produkujesz masę. To przepraszam, no masz rację. Kimchi... Nie pamiętam, jak działało kimchi. Czyli na pewno jeden z tych modułów sprzedajesz na potęgę, zawsze chcą Ciebie kupić. To są nudle. Więc porównując te dwa moduły, już możecie sobie wyobrazić, jaką inną rozgrywkę będziemy mieli wprowadzając tylko jeden inny moduł. Ale ogólnie, żeby pokazać skalę między podstawką a dodatkiem, to w podstawce mamy lemoniadę, piwo, kole, pizza, burger. I to jest tyle. Tak. A w dodatku dochodzi sushi, kimchi, nudle, kawa... I jeszcze dochodzą nowe zawody, dochodzą nowe rodzaje budynków. Tak. Dużo rzeczy różnych. Możliwość budowy dróg dochodzi, parki dochodzą. Plany budowy dróg. Tak. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale te wszystkie burgery, hot dogi i pizza, one niczym się od siebie nie różnią. Nie. A to kimchi, nudle, wszystko inne się od siebie już różnią, czyli... Tak. To nie jest... Znaczy pracownikami, którzy robią, nie? To nie, burgera nie zrobi koleś. Ale nie jest rozumiem. Też w zakresie zasad rozgrywki, że tak, na przykład sushi tylko tu można kupić, a nudle zastępuje, a w podstawce nie było takiego rozwiązania. Tak. Okej. Okay. Ja jeszcze wspomnę, że ja bardzo lubię rozwiązanie, kiedy monety są, znaczy geld, są punktami zwycięstwa. Podobnie w pięciu klanach, czyli decydujemy, czy jakby zakup jakiejś akcji, czyli tutaj w tym przypadku pracownika jest na tyle wart, czy nam się zwróci, no bo wydajemy na niego, inwestujemy, a gdzieś tam oddajemy te punkty zwycięstwa i bardzo lubię to takie bicie się ze sobą, czy wydać, czy nie wydać. Mi się też podoba to, że pieniądze tutaj mają dwie tak naprawdę mechaniki, bo jedną jest to, że to są punkty zwycięstwa, a drugą rzeczą to jest to, że one determinują długość rozgrywki. Na początku my sami ustalamy, ile pieniędzy jest w grze, co spowoduje, jak długo ta gra będzie rozgrywana. Więc na samym początku możesz sobie wymyślić długofalową rozgrywkę i będziesz chciał, żeby tych pieniędzy było więcej. A możesz sobie zrobić taki szybki blitzkrieg i wtedy, kurczę, chciałbym, żeby tych pieniędzy było mniej. Chociaż ostatnio graliśmy, jest właśnie w dodatku kolejny moduł, który zamienia tę zasadę i mówi, że nie decydujesz o ilości kasy w banku, tylko o cenie towaru w drugiej części gry. Bo bazowa cena jest zawsze 10, a możesz zrobić, że będzie 20 na przykład. Okej. Okay. Ja mam jeszcze jeden plusik. To jest emergentny gameplay. Weź! Nie słucham tego. I uważam, że ta gra tworzy świetne historie. Weź, idź tam spać. Tworzy zarąbiste historie, o których potem przez następne kilka dni sobie rozmawiamy na czacie wspólnym. Bo Przemek nie ma życia. Nie to, że nie mam życia, ale ja po prostu... No, nie masz tak, że czasami po kiedyś, że rozpamiętujesz, co się działo i tak sobie... No nie fuj, czy magnat. Już umówmy się w to. Jak nie? To jest bardzo klimatyczne euro. No ja wiem, że zdaniem, wy lubicie się masturbować tam w Messengerze, jeżeli chodzi o tę grę. Wiem. No i co z tego? No nic. Może nie każdy nazywam, ma swojego bzika. Może nie znam tego tak brzydko jak ty od razu, ale no, ogólnie lubimy potem rozmawiać o tym, co się działo i to jest takie... No, Emergentne, no po prostu emergentne. No. Dobrze. Tyle ja jeszcze plusów. Mam, że ta interakcja interakcją, ale tu trzeba reagować na poczynania innych graczy i na sytuację na planszy. Sytuację na planszy, bo są takie na przykład zagrywki, że budujemy drugą restaurację, gdzie w waszych niskich lotów grach nie miało raczej to znaczenia, ale mi się zdaje, że to jest dobra taktyka. Można na przykład sobie zbudować restaurację w takim miejscu, żeby zablokować tylko zbudowanie restauracji innym graczom i nigdy z niej już nie skorzystać, ale po prostu ją mieć tam, żeby nikt ci nie wszedł w to miejsce, w które ty sobie już tam zacząłeś kombinować. Kupujesz działkę, ale knajpy nie stawiasz. W ogóle to ten sam początek gry, gdzie jest takie wielkie rozchmienianie, gdzie tu położyć tą knajpę i gdzie inni położą tę knajpę. No chyba w minusach o tym pogadamy. No tak, ale to jest ogólnie największy chyba downtime w ogóle tej gry. Tak. Czyli rozchmienianie pozycji pierwszej twojej knajpy.
Tyle, dobrze, zanim przejdziemy do minusów, to ja jedną rzecz zapomniałem powiedzieć. I powiem to teraz, że ja jestem najmniej doświadczony w tę grę. I to z czegoś wynika, bo mi się tak nie podoba ta gra tak bardzo jak wam. Ale też chciałbym, żeby to widzowie wiedzieli, że nie oceniam gry tak jak wy tam po 10 rozgrywkach. Nie, nie, nie. Że to jest tam, ja miałem 3 czy 4, ale to się skądś wzięło, bo jak ja lubię grę, to ja zagram o wiele więcej razy. Także tutaj taki disclaimer malutki. Żeby potem, wiadomo, nie być roz... Wstęp do minusów. Wstęp do minusów. Wstęp do końcowej oceny. Podgrzewam piec. To Marek, skoro masz najwięcej minusów, to zacznij. Nie mam najwięcej, ale zobaczymy, jak odbijecie tutaj tę moją połeczkę. Po pierwsze, bardzo mi się nie podoba w tej grze, że ona nie wybacza błędów, ale nie wybacza do takiego stopnia, że te pierwsze ułożenie restauracji powoduje, że jak źle to zrobisz, to nie grasz. To jest jedyna gra, którą znam, gdzie można przegrać w setupie. Dokładnie. I to nie jest, znaczy, to, dla mnie to nie jest miłe. Albo, dobra, już ustawiłeś sobie dobrą tą restaurację, ale miałeś jakieś zaćmienie umysłu. No nie wiem, co się stało. Zadzwoniła mama, ktoś cię pod stołem smyra. Nie wiem, ale załóżmy, co źle zrobiłeś. I to sprawia, że jesteś w dupie. I tak. Nie wyjdziesz z niej, choćbyś chciał. I możesz jedynie co to czekać na ułaskawienie. No to jest gra, w której jeden z graczy potrafi przez 2-3 godziny patrzeć, jak inni się dobrze bawią, a sam siedzi z tymi 5 dolarami w kieszeni. Na pewno, żeby się dobrze bawić, trzeba mieć twardą dupę. No. Ja nigdy w tę grę nie wygrałem, ale mimo to będę chętnie grał i dążył do tego pierwszego zwycięstwa. Dokładnie. I tutaj widać taki dysonans na przykład między Piotrem, który lubi w Agricole, jak mu tam jedzenia nie ma i głoduje. Albo This War of Mine, gdzie ta gra polega na przegrywaniu. Mi niekoniecznie te aspekty tej gry mi się podobają. I tutaj właśnie to wychodzi, że ja mam ogromny problem, bo z takim stopniem niewybaczenia błędów, to ja nigdzie się nie spotkałem. No bo wiecie, no różne gry nie wybaczają błędów, że tam kurczę, no jesteś z tyłu, no okej, ale jakimiś tam... Nie w setupie. No ale nie w setupie. Ja pamiętam, że raz mi się udało wyjść z takiej, z takiej dupy, nie? Totalnej. Ale miałeś nie tego. Ale miałem przez pół gry, po prostu kombinowałem, musiałem 2 razy bardziej się starać niż reszta, nie? Żeby coś osiągnąć. Ale to jest naprawdę... Znaczy, rozumiem, że ktoś może się bardzo mocno odbić od Food Chain Magnata po pierwszej grze z jakąś osobą bardziej doświadczoną i po prostu na przykład jakby taka różnica wyników, że na przykład ktoś ma 700 dolarów, a ktoś drugi ma 50, to 700 punktów do 50... No, zdarza się tu. Tu się zdarza, w jakiejś innej grze. Czyli no może nie, że drugi, ktoś inny, tak? No. Nie, że ten, kto zajmuje drugą pozycję ma 50, dokładnie, to aż takich różnic może nie ma, że pierwszy ma 700, to ostatni ma 50, no to standard, można by nawet powiedzieć. I to odbicie się, o którym mówiłeś, że tam po pierwsze, że drugie, no ja zagrałem 4 razy i 4 razy się od niej odbiłem. Ja nawet raz wygrałem chyba. Raz wygrałem, więc i tak mi się nie podobało, więc słuchajcie, no to nie jest kwestia, że tam, wiecie, słaby jestem, nie? Żeby nie było. No i też konsekwencją tego, o czym mówisz, jest to, że gra jest bardzo brutalna dla nowych graczy, którzy mieliby grać z kimś doświadczonym. Tutaj są pewne utarte ścieżki rozwoju, te początkowe pracowników. Nawet dodatek troszeczkę pomaga tym początkującym graczom, bo tam jest taki moduł hard choices, że pewne te kamienie milowe, one znikają po drugiej albo trzeciej rundzie, co sugeruje mocno, że trzeba się na nich skupić, żeby je zdobyć, bo nie będą dostępne. I te oznaczenia, które znikają, one odpowiadają takim 3 głównym ścieżkom rozwoju, których jeżeli gram pierwszy raz i nie poczytamy wcześniej BGG, czy nie porozmawiamy z kimś, to nie wiemy, że tylko ta ścieżka jest sensowna tak naprawdę. No to jest gra, która wydaje mi się, że to jest jedna z niewielu gier, w której bym nie był tak negatywnie nastawiony do osób, które czytają strategię. Tak. Bo tutaj, nawet jeżeli przeczytasz strategię, to one nie powodują, że będziesz lepszy w tę grę. Po prostu będziesz wiedział mniej więcej, co robić, nie? Ale one tylko ci zarysowują jakieś rzeczy, a nie powodują, że będziesz miał tą strategię do samego końca gry. Z minusów mi się bardzo nie podoba kula śnieżna w tej grze. O, mam to. Ale to jest konsekwencja tego wszystkiego, o czym teraz dokładnie będzie, o czym mówimy. To jest w pewnym momencie, jeżeli widać już, że jeden gracz się rozpędził, to nie da się go zatrzymać. No, może da się, ale nie jest to łatwe.
No, bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie do zatrzymania. I to musiał być wysiłek wszystkich innych graczy, żeby to zrobić, bo samotnie no, bardzo ciężko ci będzie zatrzymać takiego jednego rozpędzonego gościa, a możesz ewentualnie zatrzymać go na jedną rundę, bo tam mu coś na chwilę poblokujesz. Jakieś... Chyba, że mu coś dosypiesz. No chyba, że mu coś dosypiesz, dokładnie. Także to. To mam w minusach. Marek, dajesz. No nie wiem, czy to jest minus. Także tutaj może powinienem to w plusach powiedzieć, bo to jest taki typ gry, że trzeba mieć zaplanowane 90% rozgrywki przed grą. W co się pójdzie, po co się pójdzie. Już się widzi tą sytuację na planszy, to już trzeba te 9... To nie tak, że w domu sobie to zrobić. Nie, nie, nie. Trzeba zobaczyć na planszę. Tak. To miejsce, w momencie położenia pierwszej restauracji i musisz wiedzieć... Tak, te 80, 85%, 90% gry trzeba mieć zaplanowane. Te 20 to jest reagowanie na... Dobra, może to w zależności też od graczy, bo to nie jest tak do końca, ale reagować trochę, reagować mocno na to, co się dzieje na planszy, ale idąc strategią, którą sobie obraliśmy. Musisz wiedzieć to nie jest po kolei, tak... których pracowników wybrać, bo na przykład widzisz strategię na pizzę, super, nie? Ale muszę mieć tak, kościa od pizzy, muszę mieć gościa, który będzie mi tego gościa od pizzy polepszał, muszę mieć gościa, który będzie reklamował pizzę. Tę pizzę, a tutaj zaraz się jeszcze napoje pojawiają, więc muszę się zacząć się zastanawiać nad napojami. Muszę pomyśleć, jakie kamienie milowe mi najlepiej wziąć. A najlepiej... jak ktoś inny sprzedaje pizzę, to jeszcze muszę sobie obniżyć cenę tej pizzy jakimś innym gościem. Dokładnie. Więc i nagle masz taki cały łańcuch, który musisz wymyśleć w ciągu 5 minut, kiedy kładziesz pierwszą restaurację. Więc też nie jest tak, że jakby od początku wiadomo, co się stanie, bo ta sytuacja na planszy determinuje, ale uważam, że gra jest mocno oskryptowana. Bardzo mocny zarzut. Nie. Bo okej, jest sytuacja, idę ścieżką tą. Od noga. Skręcam w prawo, w lewo. Trzeba znać mechanizmy, jak reagować. Oczywiście, jak ktoś ma duży mózg, to może to na bieżąco sobie analizować, ale jak zobaczy się schematy, jak reagować, to bardzo łatwo wykorzystać taką King Gambit, jak to się ładnie mówi. Wy się tam nie znacie. King Gambit się mówi, ale Gambit Królowej. No, to jest jakieś tam, jakoś to się tak ładnie mówi, że zna się tą strategię i się w tym będzie szło, ale to nie ma tej jednej strategii, to nie jest tak. Tylko trzeba właśnie się wślizgiwać jak ten kleszcz. Rozumiem, o co ci chodzi, bo szachiści rozgrywają swoje partie w ten sposób, że widzą ustawienie na planszy i wiedzą, który ruch spowoduje najlepszą sytuację dla nich. Nie? Więc oni to jest na zasadzie, zapamiętaj jak najwięcej partii z różnych rozgrywek różnych mistrzów szachowych, i zastosują akurat w tej sytuacji, nie? I czy to jest minus? Nie wiem. Czy wy chcecie grać w taką grę, to są odpowiedzi sami. Jakby jest warto wiedzieć, że coś takiego istnieje. Znaczy to jest ten problem, który się uwypukla właśnie kiedy mamy graczy doświadczonych i niedoświadczonych. Bo jak są sami doświadczeni, no to fajnie się tym bawią, tak jak właśnie takie szachy trochę. Okay. Jak są sami niedoświadczeni, no to taka paraolimpiada przyjemna, nie? Znaczy to muszą być doświadczeni, którzy są zafiksowani na grze, no bo słuchajcie, jest wiele osób, które gra, bo lubi grać. No nie chcę twierdzić, że osoby, które grają, nie lubią. Ale ja mówię o graczach doświadczonych w tę grę. Ja rozumiem, ale ja mogę być doświadczony, bo zagrać wiele partii, ale niekoniecznie chcę analizować te wszystkie ruchy. Nie, ja chcę czerpać przyjemność. Ja chcę, wiecie o co. Tak, ale ja w ramach tego minusa, ja się trochę z nim zgadzam, ale zmieniłbym te proporcje. Nie uważam, że 80% gry jest zaprogramowane. Tak, ja też tak uważam, że to 30-40 ten początek, taki na rozpędzenie się. Potem już jest raczej reagowanie. Zbyt dużo zmiennych, żebyś w ogóle w jakikolwiek sposób mógł zacząć sobie jakoś tam programować to w głowie. Bo zakładając te 80, to można by nauczyć się rozpisać, zamknąć oczy i jechać, a tak się nie da, nie? Ja trochę to źle nazwałem, chodziło bardziej mi o skryptowanie tej gry, żeby znając te pewne ścieżki, alejki i uliczki, to dojdziemy do zwycięstwa. No ale wiadomo, jak pozagramy z kimś przy stole, kto ma podobne doświadczenie, no to już tak, no to nie będzie, no bo kilka osób zna te ścieżki, alejki i uliczki. Piotrek, ty masz jakieś minusy? No mam. No co dajesz? Jeden. Mi się... Powiedzieliście to w plusach, dla mnie to jest raczej minus, ta oprawa graficzna tej gry. Ona jest dla mnie za surowa i za brzydka. Ja... Doceniam to, że jest tu pewien oryginalny pomysł. Nie doceniasz, nie kłam. Jak możesz, możesz doceniać, a to jest dla ciebie minus? No bo właśnie doceniam tę odwagę, o której mówiłeś, że ktoś się zdecydował na taki, a nie inny styl,
ale mi się to nie podoba. Okay. Ale masz... Okej, bo ja mam zarzut, jeśli chodzi o, o to, jak gra jest wykonana, do dwóch elementów. Ja też. Do planszy. I do kasy. Rzeczywiście sama... Same karty w miarę mi ten styl odpowiada. Jest ładnie. Te kamienie milowe, ci pracownicy, tak. No ale jednak plansza to jest bardzo istotny element rozgrywki. To jest pierwsze, co widzimy tak naprawdę przez tak. większość czasu rozgrywki. I ona nie dość, że jest brzydka, bo jest szaro-biała, tak. to jeszcze jest przede wszystkim nieczytelna. Tam naprawdę, na przykład, kiedy mamy takie... Drogi się na przykład, wiadukty nad drogami, nie? Tak, kiedy mamy takie wyspy, kiedy się tworzą, bo na skutek układu dróg niektóre domy mogą być zupełnie odseparowane. To zastanawia się wtedy, kto to projektował. Tam trzeba się naprawdę bardzo wpatrzyć, żeby tę wyspę zobaczyć. Zgadza się. Albo na przykład myślisz, że tam jest skrzyżowanie, a tam nie ma skrzyżowania, tylko jest wiadukt, nie? I nagle nie masz drogi do jakiegoś domu, a myślałeś, że tam masz drogę, nie? Najgorzej, jak zobaczysz to po setupie. Dokładnie. Tak, ale no właśnie, my o tym w plusach mówiliśmy, że to, że grafika nam się bardzo podoba. Znaczy podoba, no jest okej, nie? Jest to oryginalny styl graficzny. No i właśnie te dwa elementy, nie? Kasa, która jest po prostu beznadziejna. Bo to jest... Kasa jest papierowa i w Monopoly. Dokładnie. I tutaj bardzo przydają się żetony Iron Clays. Tak. Bo, albo cokolwiek innego sobie wymyślicie, bo po prostu trzeba to zamienić, bo te pieniądze to jest dramat w Andach. A jeśli chodzi o planszę, to nie wiem, pokolorujcie ją sobie czy coś, bo jeszcze w ogóle te drogi w ogóle nie wyglądają jak asfalt, nie? To jest po prostu szare, takie narysowane gdzieś tam w paincie. Ale wszystko, Iron Place'y bardzo, bardzo ratują. To są takie żetony pokerowe, tak. One bardzo sytuację ratują. One są tematycznie są stworzone pod Brasa, ale pasują do większości gier tak naprawdę. Bo... No i tu się świetnie sprawdzają. Tak jest. To ja swoje trzy grosze wrzucę i tak jak właśnie stylistyka mi bardzo odpowiada, ja tam nie mam problemu z tą mapą i z niczym innym. Tylko uważam, że decydując się na taką stylistykę, bardzo surową, trzeba wykonać grę top notch. Grube kafle, fajna kasa, wszystko ma być, te hot dogi, te inne, tam nie ma nawet hot dogów, bo nie? Nie, nie ma hot dogów. Ja burgery i powinny być ładnie zrobione tokeny, jeżeli chodzi mi o drewno, nie to co jest tutaj, więc... One też są takie bardzo surowe. Jest, nie? I właśnie to by się bardzo dobrze przyjęło, gdyby to było w jakości lacerdy zrobione. Właśnie, też o lacerdzie pomyślałem. Te drewienka z takimi malowaniami na przykład. Jakby tutaj jakieś małe żłobienia zrobić. Dokładnie. Jakiś kolor puścić, to by ekstra było. Tak, a w takim... No mówię, tak jak oprawa graficzna, okej, dla mnie super. Tak, wszystko inne leży. A cena gry? Czyli przechodzimy do minusu cena, tak? A cena gry jest kosmiczna. Kosmiczna. No dobrze, czyli mówicie, że to jest dużo jak na tę grę. Tak, kiedyś rozmawialiśmy, że w zasadzie, no nie wiem, czy to jest minus, no, bo gra kosztuje ile kosztuje, ale nie wpływa to na to, czy jest lepsza, czy gorsza. Bo ja mam kontrpunkt do tego, bo pomyślcie o tej grze jak o dobrych butach. Weź, nie jest. Stąd fajnie Mar, było. Na szkoleniu mówili, że tak się nie mówi. Ale Marek, to jest gra, w którą ludzie grają całe życie. Która daje ci milion gier w jednym. No całe życie ludzie w Magicę grają. No tak, ale no dobra, i Magic też fuj kosztuje. No. Kupisz sobie grę za stówę, pograsz w nią 2-3 razy i wyrzucasz ją gdzieś tam w kąt, nie? A Food Chaina to jest gra, która robi coś niesamowicie, inaczej niż inne gry. I tu jestem w stanie stwierdzić, że gameplay kosztuje. Druga sprawa. Druga sprawa, ale że to jest gra, która powstaje w bardzo małym nakładzie. I tutaj też płacisz za. Przemek, to 15 tysięcy ludzi oceniło tą grę. No dobrze, no ale powstaje w małych nakładach. No to ja na każdą grę mogę tak zacząć wydawać. No nie wiem, no w mojej ocenie jestem w stanie w jakiś sposób. Okej, ta gra dużo kosztuje, naprawdę dużo kosztuje. Boże, powiedzmy, ile kosztuje gra plus dodatek w wersji angielskiej. To kosztuje około 700 zł. Tak. Ale? Za pieniądze z Monopoly. Ale 230 zł wersja portalu. Nie no, tutaj portal bardzo zaskoczył. Ja byłem zdziwiony. To jest bardzo dobra cena. Ludzie sprzedają angielską wersję po te 230 zł, bo ja teraz kupić tą polską wersję, nie? Więc są
w ogóle stratni dwa razy, bo normalnie to coś koło 500 zł kosztuje. Więc ten argument jest trochę teraz, jak to się ładnie mówi, inwalidą. Tylko to, co ja ci powiem jako kontrargument, że ja nie twierdzę, że tam nie ma gameplayu, tylko że jak robisz gameplay, to możesz walić tam elementy, które z tego będą kosztować tyle, ile powinny. Bo nikt nie bronił im zrobić żetonów, które są, mają ten print taki ładny, że no, wszystko można było lepiej tam zrobić. Tam, no, tylko mi pokaż tę grę, to ci powiem, co tam można było zrobić lepiej i wtedy nikt by nie miał zarzutu do niczego. Więc... Ja wiem, że czasami trzeba ten gameplay uargumentować zawartością gry. To, co Ignacy próbuje czasami To nie, wiesz, jego temat... Tak, ja wiem, ale... Reklama kosztuje, Ignacy, napisz. Ja wiem, wiem, tak, no, ciężko zdevelopować karty ciężej niż figurkę, ja rozumiem. ale no, jakoś w tej, do tej gry ciężko mi znaleźć taki zarzut, bo ona jest tak rozbudowana. Ja rozumiem na przykład takie King X Dead, które jest prostą grą. No dobra, ale zobacz, zobacz gry Lacerdy, ile tam jest serca wkładane w to wykonanie, te takie... Ja wiem, no i... No i tu tego zabrakło. No tak, tu tego zabrakło, no. Ale nadal uważam, że... ta gra... Gry Lacerdy też są bardzo drogie, a nikim tego nie zarzuca, bo dostaje w zamian właśnie te... I tak im zarzuca. Właśnie i tak zarzuca, że cena to jest kosmiczna. Może i tak, nikt z nas. No, bo, bo tak, doceniamy tak. No dokładnie. Ja mam tutaj taki właśnie dysonans, bo z jednej strony... Ty masz podwójne standardy. Mam podwójne standardy. Akurat przy tej grze mam podwójne standardy. Mogę mieć, mogę mieć. No pewnie, znaczy... Ja ci tego nie odbieram, bo jak jakąś grę lubisz, to jesteś w stanie zapłacić każde pieniądze, tylko że wyjdźmy z założenia gracza, który... Może to nie będzie jego ulubiona gra, gra życia, który będzie grał z, nie wiem, tak jak powiedziałeś, do końca życia. Może nie będzie taką grą. Ale Marek, Marek, inna sprawa, że zanim wyszła polska wersja, to ty lubisz bardzo ten argument, że dla ciebie gra jest tyle warta, ile za ile ją będziesz w stanie sprzedać. W czasach, kiedy Food Chain Magnat nie był dostępny, to mogłeś go sprzedać za tą samą albo nawet wyższą cenę, za którą kupiłeś. No ale to dotyczy każdej gry. Więc... Nie, no nie każdej, bo ktoś kupił Mezo... Tak, Sonar. Ktoś kupił Mezo za 200 zł, teraz sprzedaje za 100, nie? Albo nikt tego nie chce kupić. No i rozumiem masz, nie? Przemek. Także cieszymy się, że dla ciebie to jest dobra cena, dopóki nie musiałeś za nią zapłacić. Także przejdźmy dalej, bo jakbyś miał za nią zapłacić 300 zł czy 400, to już byś nie mówił, że będziesz grał w nią do końca życia jeden dzień ale dłużej. Ale co jest dobre i co najlepiej świadczy o tej grze, że nikt z nas jej nie ma. Tak jest. No nie. Bo, ale mają ją przynajmniej trzy osoby, które, tak, które znajomi, znamy. Tak. Dokładnie. Okej, okay, co macie jeszcze w minusach? No proszę bardzo. Różnice punktowe, które tutaj się tworzą, dla mnie znaczą zepsuciu gry. Bo ja nie wiem, dlaczego to jest nigdy nie jest poruszane, bo zawsze jest to, że jak w jednej rundzie możesz zrobić 400 punktów, gdzie ktoś kończy grę z 20, a ty masz w jednej rundzie 400, to jest taki dla mnie argument, ta gra jest zepsuta. Znaczy, ja wiem, że na przykład takie, te gry typu 18, nie, one też mogą spowodować, że tam, nie wiem, ktoś zbankrutuje i w ogóle skończy grę w połowie, nie, albo Age of Steam Martina Wallace'a, nie? Też jest taką grą, która bardzo łatwo tam przegrać w połowie gry, nie? Więc są takie gry, które tak działają i tak mają. Szczególnie takie gry, w których dużo jest takiego giełdowego grania. Takiej giełdowej ekonomii. I tutaj w Food Chainie jest ta giełdowa ekonomia, nie? Kupujesz na górce, sprzedasz na dołku, nie? Tak trochę. Właśnie. Ja mam jeszcze taki minus, że chociaż to chyba jest bardziej plus dodatku niż minus podstawki, ale dla mnie dosyć rażąca jest dysproporcja między zawartością podstawki a dodatku. Dodatek daje tak dużo różnych nowych rzeczy, nie uważacie? Że zazwyczaj jest na odwrót, że mamy dużo zawartości w podstawce i dodatek coś tam nam ubarwia, coś dodaje, koloryzuje, a tutaj jest... Według mnie to ta gra w ogóle powinna być wydawana jako... wersja po prostu już z tym dodatkiem, jako moduły do tej gry, tak jak na przykład Glenmur 2 masz teraz, albo Dark Ages, które ostatnio graliśmy. Ale to byłby problem cenowy, nie? Bardzo duży. Myślę, że byłby, bo trzeba byłoby od razu wyłożyć 500-600 zł. No ale ja dostrzegam tę dysproporcję. No można, uważam, że parę modułów z dodatku można było przerzucić do podstawki. Tak. Dla takiej równowagi. Bo są takie, które nie wnoszą dużo, a gdzieś tam tą podstawkę by odświeżyło. Ja mam jeszcze z minusów
ten czas, jaki trzeba poświęcić tej grze, żeby ją tak naprawdę zrozumieć, albo chociaż liznąć trochę i mieć poczucie, że coś rozumiesz. W aspekcie strategicznym, a nie rozumienia zasad. Tak, w aspekcie strategicznym, ponieważ masz tak ogromną liczbę kart, które dają bardzo odmienne efekty, te w ogóle milestone, nie? Te kamienie milowe, nie? To pójście w określony kamień milowy może powodować w twoim sukcesie albo porażce, nie? Musisz to odpowiednio skorelować z miejscem na planszy. Musisz odpowiednio skorelować to z kolejnością pracowników, których zatrudnisz i których będziesz wykładać w każdej kolejce, nie? I tego jest od groma rzeczy, których musisz, takich zasad strategicznych, których musisz znać w tej grze, bo one nigdzie nie występują w żadnej innej grze. I nie jesteś w stanie jakbyś swoim doświadczeniem tego w jakikolwiek sposób zamazać. Musisz mieć doświadczenie w tej grze tylko, nie? Żeby w nią dobrze grać. Nie, bycie dobrym na przykład w deck buildingi, czy bycie dobrym w, nie wiem, worker placementy nie sprawi, że tutaj będziesz dobry, nie? Zgadzamy się. Marek. Ależ chwileczkę, no. Dobra. To ja. Mhm. Nieprzewidywalny czas rozgrywki. I może tak się skończyć, że partia, która miała trwać 3 godziny, będzie trwała godzinę. I nie zacznijcie drugiej, bo już jest za mało czasu na drugą partię. A wiadomo, każdy z nas lubi się umówić na jakieś ramy czasowe, które spędzi miło czas, tam plus minus, nie wiem, godzinę, pół godziny, a tutaj, no tutaj może być różnie. I trzeba mieć, to jest taka gra, że trzeba mieć gdzieś plan B w postaci innej gry, która trwa, nie wiem, długo, krótko. Po prostu ktoś musi mieć dużą kolekcję gier, do którego, do tej osoby, co idziesz. Tak, bo no, zazwyczaj 3 godziny, ale może się skończyć po godzinie. Także tak to jest. Co ja mam? Czy ja raz mieliście coś takiego, że zagraliście szybko pierwszą... Bo oni chcieli szybko skończyć, to no jest w ogóle żenada, ale ja nie będę tylko komentować. Nie, tam... Mimo tego, że skomentowałem już. Źle zasady mieliśmy, za mało kasy daliśmy. No, ale to nie zmienia, nie? Widziałem, jak gracie, tylko żeby skończyć. A, żeby już... no to najlepiej świadczy o tej grze. Gramy, żeby zagrać drugi raz. No... A Marek, nie. Ja nie chcę drugi raz. Ja, tak... Marka trzymała tylko to, że za darmo gry był tam. Ja mam jeszcze z minusów, tak tytułem podsumowania, bo już o tym wspominaliśmy, ale dla pełnej przyjemności wymaga to dodatkowych akcesoriów. Dla pełnej przyjemności takiej organizacji przestrzeni rozgrywki. Jakieś żale intymne to sprawy. Nie. Prawie tak. Przecież on tak się lubi masturbować przed i po grze. Te wykreślanki dla kamieni milowych, stędy do kart, koszulki, tak. Też tego typu elementy. To, o czym mówiłeś, że tak. Ogólnie trzeba sobie... Jest masa rzeczy, które warto wydrukować na BGG, które pomagają w czasie gry. Ironclays zamiast pieniędzy też. Ironclays zamiast pieniędzy, stędy do kart, żeby to w jakikolwiek sposób było czytelne. Bo czytelność tej gry jest... Właśnie, czytelność gry jest dramatyczna, jeżeli chodzi o ilość... Jeżeli nie znasz wszystkich kart na pamięć, to... Patrzenie cały czas i sprawdzanie, jakie kamienie milowe są, jacy pracownicy są, co oni robią, no to tylko jest po prostu od groma, nie? I... No wyobraź sobie, że koło planszy leży 40 kart i każda coś robi, trzeba to ogarniać. No, ogólnie znam te wszystkie twoje ulubione gry typu... Kawerna, uczta dla Odyna, czy coś takiego, gdzie masz 40 budynków, które każdy robi coś innego, nie? Więc nie bądź już taki, wiesz, hej do przodu, nie? Bo zaraz zaczniemy recenzować twojego ulubionego Uwe. Ja mam taki jeszcze jeden, znaczy mam dwa minusy, jeden taki dziwny. Zauważyłem tutaj w wyborze tych kart po sobie, to tak trochę do Trickerynom jest to podobne. Graliście? Ty grałeś. Tak, razem graliśmy. Tak, graliśmy razem. Że w Trickerynie też tak jest, że jeden czar, potem do tego drugi, że też sobie tworzy taką ścieżkę tych czarów. I tutaj trochę też tak, no dobra, no nie chcę mówić, że to jest podobne, ale gdzieś tak się też czuję, że muszę mieć ten plan taki na grę. No ale to jaki minus to jest? Czy no właśnie, nie, to jest jakieś takie, nie wiem po co to jest. Refleksja. Nie, jakieś takie refleksje, bo gadać o niczym, to stwierdziłem, że powiem o czymś. No i słuchajcie, najmocniejszy zarzut, no seksizm, który w tej grze aż boli. Czyli najwyższe stanowiska zajmują faceci, a kobiety są kelnerkami w tej grze. No i moglibyśmy powiedzieć sobie, że kogo to obchodzi. No ale skoro czarnoskórzy skoro walczymy tubylcy są usuwani z gier, bo są zmieniane tematyki gier, tak? Bo, no, bo tam różne sprawy. No to tutaj
nikt o tym nawet nie wspomniał. Nikt. Nikt. Ja wiem, że nikogo, mnie też mało, ale warto sobie gdzieś tam na to spojrzeć. Znaczy, ja oczywiście, ja bardzo popieram trend, w którym w grach masz przedstawicielstwo kobiet i mężczyzn, i kobiety, które grają w gry, często są zmuszane grać męskimi postaciami, mimo że chciałyby grać kobiecymi. A ja właśnie zawsze jestem kobiecymi. Ja jestem suchami grać. No, spoko, ale chodzi mi o to, że ty masz wybór, nie? Znaczy, ty nie jesteś tak nieuprzywilejowany w tej... Jak ty. Dokładnie. Ja, szczerze, bo Marek dzisiaj wspomniał o tym przed nagraniem, ja tego nawet nie zauważyłem, ale jakim prawem mógłbym zauważyć, skoro jestem białym? Tak. Heteroseksualnym, tak. Uprzywilejowanym mężczyzną. Z krajów... Na środku Europy, tak, nie? Właściwie Europa Środkowo-Wschodnia. Dobra. Podsumowanie? Tak. Odcinek długi, ale gra zasta. Także... Gra... Myślę, że ona zasługuje na długą recenzję, bo tu jest tyle rzeczy, że zmieszczenie się w 15-minutowej recenzji takiej gry wydaje mi się, no, że jest... No da się, ale nie wiem, czy wyczerpująco. Jeśli chodzi o podsumowanie, ja bardzo lubię. No to dawaj, skala ocen jak zwykle. Najpierw podsumowanie, czy najpierw ocena? No nie, no podsumowanie. Aha, podsumowanie. Ale jest podsumowanie, ocena i co? No nawet skalę ocen podaj. No to skala ocen. No. Trójka to jest gra, którą zawsze chętnie zagram. I zaproponuję. I nawet zaproponuję. Mhm. Dwójeczka to jest gra, którą niekoniecznie zaproponuję, ale zagram. A jedynka to jest gra, której ani nie zaproponuję, ani nie zagram. Tak, to pierwszy. No ja już zacząłem. To powiem, że tak. Jak sobie przygotowywałem materiały do dzisiejszego podcastu, to mnie tak naszło, kurczę, album zagrał. I to jest według mnie najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. Ja mam jeden taki kłopot z tą grą. Ja muszę mieć ochotę w nią zagrać. Bo ona po zagraniu... Mam tak, że muszę mieć przynajmniej trochę odpoczynku od tego, co tam się działo i muszę zapomnieć o tych wszystkich wszystkich pięściach w nos, które dostaję od tej gry, które są no nie są aż tak strasznie przyjemne, ale jednak w ogólnym rozrachunku samo odczucie tej gry jest bardzo przyjemne i dla mnie ta ocena nie może być inna niż 3, bo Futrze Magna dobrą grą jest. Marek. Ja sobie nie przygotowałem, ale ja nie jestem wielkim fanem tej gry. Właśnie ze względu na to, że no wiem, jak mocno może mnie boleć tam jakiś zły wybór i że tam już od początku pierwszych minut muszę być skupiony na maksa. Ja lubię gry planszowe, które w którym jestem skupiony, ale są takie momenty tego skupienia, które tam są takie chwile, że o, teraz dobra, teraz ważny moment, skup się Marek, bo albo wygrasz, albo przegrasz, a tu jest cały czas, tak? I no i możesz sam sobie podciąć gardło, to nie to, że ktoś ci tam nogę podłoży, to ty sam sobie podłożysz tą nogę, więc tutaj dla mnie jest dyskwalifikujące to jako grę. Dla kogo? Kurczę, nawet ciężko powiedzieć, dla kogo to będzie gra. Dla masochistów. Dla osób, które potrafią przegrywać i biorą to na klatę. Które potrafią przez 2 godziny siedzieć, patrzeć się w planszę i widzieć, jak inni dobrze się bawią. No ale które lubią wyzwania, no bo okay, to chyba też. Cieszę się, to jest gra wyzwanie. Cieszę się, że nie lubię wyzwań i nie umiem przegrywać. Nie chodzi o to, że nie umiesz. Cieszy. Możesz przegrać i się zachować godnie z tą przegraną i wtedy umiesz przegrywać, ale... Okej, ja nie lubię przegrywać. No. A to trzeba lubić chyba. Nie, bo na przykład u mnie jak ja przegram, to dla mnie to jest reakcją, że moja reakcja jest taka, co zrobiłem źle, zagrałbym jeszcze raz, poprawiłbym, spróbuję jeszcze raz i teraz wygram. I tak cały czas od paru miesięcy. Tak, powtórz. I ciągle jak nie wychodzi. Kojarzycie ten film z Tomem Cruise'em, co on walczy z kosmitami i umiera i potem... Tak, i od nowa. I od nowa tam 24 godziny wcześniej się przenosi i ten, no, to jest to samo. To jeszcze ja skończę, że dla mnie ocena jest 1. No dobra, 1,5 bym dał. 1,5? 1,5. 1,5? No. 1 z plusem. 1 z plusem. No. I to nie jest tak, że będę zapierał się nogami i rękoma, że nie zagram w grę.
bo przyjemnie mi z wami się gra, bo wy bardzo lubicie, także lubię tam patrzeć te wasze zmagania i siódme poty wylewające się, bo niestety musiałem zmienić wersję, bo co innego powiedziałem wcześniej. To jest takie subtelne cięcie, byśmy nam zdjęli kanał. Marka cenzurują. Wolność dla Marka. Dobrze, i Piotrek. No u mnie zdecydowanie 3 na 3. Ja jestem osobą, Marek wspomniał, która lubi wyzwania, lubię jak mi brakuje żarcia w Agricoli, lubię umierać po raz 10 w Bloodborne na PlayStation i tego typu gry. No i to się wpasowuje w ten trend, czyli ciągle brakuje hajsu, ciągle ktoś mi się wetnie, coś mi podbierze i dla mnie to jest wyzwanie. Ja traktuję to jako pewne wyzwanie intelektualne na kolejną rozgrywkę, że inaczej muszę tą sieć ułożyć, inaczej to rozegrać. Bardzo fajna gra, słowa fajna się nie mówi, oryginalna mechanicznie i tematycznie, klimat prowadzenia biznesu, co mówiliśmy, przejrzyste zasady, masa opcji setupu, w szczególności z dodatkiem, odkrywanie nowych strategii, satysfakcja, interakcja między graczami. Mi się wydaje, że te gry, one, w ogóle gry tego wydawnictwa, one trochę wycierają podłogę innymi grami pod względem mechanicznym, bo to, jak one są dopracowane, to, jak oryginalne mechaniki są wrzucone. Ja tam, nie wiem, oglądałem na przykład filmik z The Great Zimbabwe i to też jest kolejna, albo Roads and Boats, nie? To są gry, które gdyby zostały zrobione przez jakieś wydawnictwo, to byłyby takie perełko, taką, wiesz, perło w koronie, nie? Tego wydawnictwa, a tutaj oni mają każdą taką grę, nie? Więc to jest naprawdę masa świetnie przemyślanych gier, które oni tworzą. Ale też jej rzadko tworzą. Rzadko tworzą, ale no widać, że oni siedzą nad tymi grami, nie? No. Jeszcze mam do dodania. I nie chcę wyjść na górę, ale uważam, nawet nie uważam, że to jest pozytyw, ale uważam, że to jest bardzo męska gra. No tam się krew leje ostro. I ja nie powiem, że po prostu dziewczyny w to nie mogą grać, że mi nie spodoba się. To nie o to chodzi, ale każdy jak powie, że to jest taka męska gra, to wiadomo, o co chodzi. I to, żeby nie było odebrane. Męska na zasadzie, że okej, przegrałem, jadę dalej, tak? Czy... Taka, że twarda, że kurczę... No, nie ma zmiłuj nie się. Ma z, nie ma zmiłuj tak, nie się. Nie ma saskania się ze nie, sobą. Ale wiesz, że kobiety potrafią się bardzo dobrze odnaleźć w takich... Ja nie powiedziałam, ja właśnie dlatego chciałem to powiedzieć, że to nie znaczy nic. To nie znaczy, że nie dla kobiet. To dokładnie. Znaczy, no... To jest po prostu przymiotnik, który określa jakąś tak, cechę. Tak, który dla mnie dobrze to określa. Wiem, że jest stereotypowy, nacechowany, ale... Ale oddaję ale to ja jestem myśli, prostym no? człowiekiem, no. Rozumiem, tak. Chłop z Mazur, no. Dokładnie. Okej. Okay. Mamy to chyba, nie? Tak. Ja jestem ciekaw, jakie są wasze odczucia, bo wiem, że wiele osób już grało. Ciekaw jestem, co dżentelmeni przy stole powiedzą na temat naszej recenzji. Jestem ciekaw, jak się sprzeda ta gra, bo też trochę tak uważam, że kto chciał, to kupił już. Dobrze, ale... się sprzeda. Dobrze. Zobacz, że teraz wszyscy wystawiają, co mają angielską wersję, bo chcą kupić tą polską. Tą ceną mogą dużo ugrać. Cena jest myślę, super. Że dla wielu osób mógłby być to taki czynnik blokujący. Tak, okay. Tak. Myślę, że się dobrze sprzeda. To... Ignacy na live'ie zrobi pokaz gry. Myślę, że ten nakład nie będzie jakiś super wielki. Myślę, że z 2-3 tysiące góra pudełek. Czemek już wszystko wie tutaj. No, myślę, że tak, że ekonomicznie to się zepnie, a ewentualnie, jeżeli im się szybko sprzeda, to zrobią dodruk razem z dodatkiem już, nie? Czemek lubi tak być, wiesz, professional. Dokładnie, więc tutaj wiesz, tu już mam, ja już mam insight info, nie? No właśnie. Okej, okay, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć. Co nacisnąć? Kwadracik.